Dzień dobry, z tej strony Kasztan. Przepraszam, że jestem lamusem, ale nie. Hello, it's me. I'm under the water. Please help me. Ej, nie wiem co jest grane, nie? Mem z jakim gościem? Hello, I am under the water. Please help me. Najlepsza była wersja z tym. Z tą łodzią podwodną. Dobra, idę go stłuc, tego Gaugansa. Kurde, jeszcze jutro i pojutrze do pracki. Mi się nie chce. Shit. Tak, tak, Ender Tacopter. Jaki gałgan. Rama Lada F250. Zaraz zobaczę. Już moment, tylko tutaj ogarnę temat, bo jest trochę zadymka. O, zobaczcie, dopiero drzwi się otworzyły w momencie, kiedy go pokonałem. Ale skam. Why there is no critic?
Tutaj rozkład panuje. A propos padów, odkąd kupiłem odwarkę, nie mam pojęcia, ile moje pady trzymają, zawsze są naładowane bez zakupu ever. Kolega. Będzie jakiś skrót. Siema Bartnor. Dobry wieczór. Czy tu będzie skrót? Ale to ładnie. Już o... Aha. Jaki wróg. Seriously? Wszyscy będą poszli teraz? Dobra, już idę ogarnąć. Co tu się dzieje? Co ty dasz wrzuciłeś? Jestem artystą. Jestem artystą. Jestem artystą. Jestem artystą. Tak. Jeżeli lubisz Souls-like'i, no to nawet się nie zastanawiaj. Jestem artystą. Co za gość. I'm so slack, okay. Że są trudni, tak, bo są przesadzeni ci bossowie. Są naprawdę za mocni. Tylko nieliczni obywatele Kratu nie znają V. Książki wyższych sfer, człowiek odpowiedzialny za wielkie przymierze automatycznych marioneter i założyciel najwspanialszego zakładu wytwórczego w wieku ledwie 18 lat. Człowiek zawsze dbający o szyk i pragnący rozbawiać innych. V albo 5 to najbardziej znienawidzony i uwielbiany człowiek Kratu, którego niewinna pasja rozczula nawet jego wrogów. Jeszcze mniejsze grono zdaje sobie jednak sprawę strategii... Tragedia, jaka spotkała go za młodu. Halo, słuchaj mnie? Prawda o śmierci rodziców 5 została zatuszowana. Oficjalnie są oni ofiarami morderstwa, do jakiego doszło w ramach napadu rabunkowego. Mimo tragedii, jaką przeżył 5 w młodości, wyrósł na porządnego człowieka i stał się dobrze znaną osobą, z którego każdy rodzic mógłby być dumny. Nikt nie wie jednak, że co roku Wi prosi w tajemnicy o udostępnienie mu akt sprawy i za każdym razem prośba ta jest odrzucana. Wokół tragedii tej narosło niegdyś wiele podejrzeń. Wiadomo też, że podczas śledztwa swoje wpływy wykorzystywała pracownica i alchemicy. Najbardziej interesująca hipoteza głosi, że morderca nie był człowiekiem. Gdyby była prawdziwa, wyjaśniałoby to podejrzane naciski pracowni i alchemików na zatajenie sprawy. Tłumaczyłoby to też obsesję Wi na punkcie wynalazków i osiągnięcie od najmłodszych lat. W tym tkwi sedno prawdziwej tragedii Kratu. Za 4 razy?
odpalałem, no. Who are you? A lost visitor or a looter who's arrived too late? You look like a stalker. I figured you were all dead. No offense. Stalker, visitor, looter, I don't care. Just buy what you need and leave. I came to Krat to see the wonders of the Grand Exhibition. Talk about bad luck. Not only no, trochę taka przygrywa. If you want to see the... O kurde, piła elektryczna. Leczadera. A to nie dla mnie. Kolejny skrót? What? What the hell? Hello guys. Spoko. Idzie Cthulhu. Jak on wygląda w ogóle? Co jest z gościem? Co tam, grabarzu? Wyjebał. Potrzebuję baterii, żeby grać na padzie od Xboxa na kablu. Ale jakiego Xboxa? I pierwszy raz zginąłem chyba. Dzisiaj. Mi się wydaje. Dziękuję, Czerusiaczek, za udzielenie pomocy wiernemu widzowi. Siema klaku, dobry wieczór, witam serdecznie. Siema, pestarz. Księga ulicy mówi jasno. Na imprezie przyziomka zgonuje, ten co się przypał, to proszę nowuje. A dzisiaj jestem zmęczony jakiś taki. Ej, a nie mówiłem, jaką dzisiaj Madzia zrobiła. To będą oszukane śmierci. Dziękuję bardzo, pestarz, za subskrypcję. I'm so fucking glad. Dzięki za wsparcie. Madzia zrobiła... upiekła chleb dzisiaj z Marianką. Bardzo dobry wyszedł chlebek.
i zjedliśmy na kolację ze smażonym serem smażonym i z dodatkiem jajka, nie? Mówię wam, było wspaniale. Gościu jaki nabity, nie? No... Ja ostatni raz jak grillowałem Camemberta, to chyba był jakiś po prostu po terminie, bo przez 3 dni mnie brzuch męczył po nim. No nie, no to mieliśmy taki Bartnor kupny akurat, bo... Ale wiem o co chodzi. Ja nie mogę. No. No wiadomo, że śmierdzi. Też cała chata śmierdziała, jak smażyliśmy. Przejrzałem, co mam dostępne bez dopłaty. Albo Demon Souls, albo Bloodborne. Nie chcę kupować ciemne, jak mi Souls like nie siądam. Przepraszam. Grabasz wyjdź. On chyba dzisiaj, wczoraj wyszedł, albo dzisiaj wychodzi, ale ja chcę pudełko, a chyba nie mam pieniędzy. Kurde, gdzie ja mam iść? Nie no, grabarz zostań, żartowałem. Wiesz, że ja sobie żartuję tak. Zostań, mam kryształ. Siema Nati. Dobry. Co tam słychać? Efekt grabarza. Gruby. Przepraszam. Grabarz wyjdź. Dzięki za klipka. O, spoko na ty. Gdzie ja mam iść? Trochę się zgubiłem w tej lokacji, muszę przyznać szczerze.
Chyba tutaj. Wow, ale miał tego. Miał, kurde. Ale dobra, bo tu jest też skrót. Call of Juarez to świetna seria, ktoś potwierdzi? StarCrafta 2, nigdy nie grałem. W ogóle nie grałem chyba raz w StarCrafta tylko. Jakiegokolwiek. Jakoś. Nikt nie potwierdza, że Call of Juarez to dobra seria. No. Taka średnia gra trochę, nie? It's game, man. It's game. It's over, man. Game over, man. Game over. Minecraft 2? What? Odszedł grabarz, a Losik też ucichł. Co się dzieje z czatem? Dokładnie. Wyszedł patch i udało mi się przerwać mojego ataku, super. Czy ja mam spatchowaną gierkę? Nie wydaje mi się, nie? Nie była spatchowana chyba, jak patrzyłem. Patrzyłem, nie była spatchowana. Ej, nie wiem, gdzie mam iść, guys. Słuchajcie. Siema, działa wszystko? No siema. I wywala mi OBS-a, nie? Wywala mi ten OBS-a. Bardzo dziękuję Nati za 5 gift subów. To nie jest przez internet. Wypierdala mi OBS-a po prostu najnormalniej w świecie. I ja nie rozumiem troszeczkę dlaczego. Nie za dużo alertów. Coś mam nie tak. Chodzi o ten, o dwa ekrany.
bo wszystko, nie wiem jaką, 29.1.0. Chodzi o dwa ekrany, bo mam, jeżeli mam fokus na drugim ekranie, to mi bardzo ścina ten pierwszy ekran, ale zminimalizuje grę i nagle ten drugi ekran, i jeżeli zrobię fokus na drugim ekranie, to nagle chodzi lepiej. I to jest jakaś opcja w Windowsie pewnie za to odpowiedzialna, albo to jest wina dwóch kart, bo streamuję z laptopa. Jest Integra i jest właśnie dedykowana, i Chaos mi to podsunął i to też może być spowodowane tym. Tak jakby, jak schodzę z fokusu z tego ekranu głównego, czyli z ekranu laptopa na ten drugi ekran, tak jakby komputer troszeczkę mniej jakby zasobów udostępniał temu innemu ekranowi i on się wypierdala. Nie wiem, o co tu chodzi. No, chyba następnym razem po prostu wyłączę Integrę. A to w menadżerze. Miałem to zrobić, ale zapomniałem. Dobra. Będziemy próbować. No tylko, że teraz jak to zrobię, to mi wypierdzieli wszystko. Nowy update Windowsa wleciał, no i co ten update Windowsa robi? Nie wiem, ja już mam 11 od dawien dawna i już się przyzwyczaiłem. Trochę lipa, nie? Ale to Bakosan nic nie da, bo to jest kwestia dwóch ekranów, wiesz? To nie jest to, że komp nie wyrabia. To jest coś jest związane właśnie z tą Integrą i z tą dedykowaną. One się jakoś kłócą. Ludzie zawsze wyodbierają te przesiadki. No bo często są drastyczne zmiany w interfejsie i to boli. Po tygodniu już zapominasz o tych zmianach. Proszę. Jakiś progres my dzisiaj zrobimy? Nie, no dobra, zrobiliśmy progres. Nie, że nie zrobiliśmy, bo zrobiliśmy. Tylko ja nie wiem, gdzie ja mam iść. To jest, kurde, zagadka na dzisiaj. Ej, tutaj. Dobra. Nie, bo tu byłem. The fuck? Aha, bo mam chyba klucz. Do tych wrót. Chyba mogę je otworzyć teraz. No. To idziemy. Jak się wysadzi stream, to dajcie znać. Nie, no grabasz, mówię, że to wina sprzętu. Aha, a co ty, do kogo mówisz? Nati, podejrzewam, że to się coś gliczuje, no jakiś kodek, sterownik, coś. Bo chodzi o to, że jak ja zrobię fokus na tym drugim oknie, to gra dalej działa tak samo, a ten drugi ekran dostaje boosta, nie? To co się dzieje na ekranie.
Takie jest dziwne, nie? Nienaturalne takie bardzo. To jest po prostu jakiś glitch. Nie wiem, mi się nie wysypał 11. Mi tylko nigdy, mi nie pasowało ten interfejs. Disable full screen optimization. A gdzie to się robi? W panelu NVD? Ja też, Bakosen. Ale to co, to przy Lies of Pi, tak? Ano. A przecież gry na Game Passie nie mają exe. Gdzie ja mam to kurwa wpisać? Przepraszam za przekleństwo, sorry. Zarządzaj. Pliki, przeglądaj. A nie, dobra, sorry, jest. Nie, nie ma. Binaries, nic nie ma. The fuck? Winshade. Jak masz grę odpalone, to z paska się nie da wejść? Czekaj. Zobaczę. I co? I mówisz, że to powinno pomóc? Ja też nigdy nie miałem żadnych crashy po update'ach. Wiecie, wiesz kiedy tak często jest? Jak się ma zmodyfikowanego mocno Windowsa. Ja pamiętam, że Zeniu używał jakichś takich zmodyfikowanych mocno Windowsów i każda zmiana po prostu, każda gra zainstalowana mu wszystko jebała, nie? Za przeproszeniem. I zawsze też narzekał. Tak coś mi się kojarzy. No, tu? No, nie mam. Poczekaj, ja ci pokażę, o co chodzi. Włączę ten przechwytywanko na monitor. O ile mi się nie wysypie OBS, nie? O kurwa, no nie mam no. Fuck, nie miałem włączać tej gry. A to nie jest tak, że te aplikacje Windowsowe, one trochę inaczej działają? No. A jest, dobra. Okej. Okay. I mówisz, że to pomoże, tak? No zobaczymy. Dobra, a teraz w sumie sobie ustawię na przechwytywanie restart. Przechwytywanie gierki, bo to troszeczkę lepiej wydajnościowo w aplikacji pełnoekranowej. A może to przez to? Kurwa, nie wiem, może po prostu monitor przechwytywać? Że to dużo więcej zasobów bierze.
Zobaczymy. Zobaczymy. Napęd wymienić. Chyba korbowy. No, wystarczy laser, już dwa layer nie daje rady. To nie jest grabarz wina sprzętu, to jest wina sterowników. W sensie, no, wina sprzętu jest, bo ma integrę i ten, i to pewnie powoduje. No, Natin, no nie. Właśnie się nie wypełnił Herkules jeszcze. Nie no, AMD miał straszny software, nie? To nie można powiedzieć, że miał jakiś dobry. Ale tu fajne lokacyjki są. W ogóle odnoszę wrażenie, że gra lepiej chodzi, nie? Ale to może być chwilowe tylko. Zobaczymy. Znowu księżycowy kamień półksiężyca. Nie, ja z tego co wiem, to właśnie AMD zawsze miało problem z software'em. Co to jest? Może być, Nati, może być. Sekiro było pojebane. Walka z ostatnim bossem, nie? O, motyl. Motyl. Wracaj do gnoju. Ten mi będzie teraz uciekał, nie? Super. Świetnie. Rewelacja. Nara. Fake. O nie, to giera jest trudna. Pasaż Lorenzo, deszczowy dzień, choć tu nie pada w środku. Ja tędy przeszedłem, czy co to jest? Dobrze. Dobrze poszedłem. Tam jest moje ergo zagubione. Siemaszko, Dominiczek. No tak se dzisiaj idzie. Tak trochę lamie, bym nawet powiedział. No ale coś tam do przodu się kula. A co tam u ciebie? Jak tam u ciebie? Skill issue. Gdzie ten motyl? Gdzie jest ten model? Jak ja ich nie lubię, nie? Jeszcze krytyka im nie idzie zrobić. No co tu kaman? Co za giera bezczelna. Łe, chyba zginąłem właśnie. No nie zginąłem jednak. Ten motyl już się nie pojawi, czy jak? Ha, tu mi broń rozwala. Nawet wylatuj z tego rozkładu i jedziemy. Pięknie. Ale guano, nie? Dobra, odczekamy.
Po robocie trochę pograłem, namęczyłem się z ziomkiem z Bractwa Królików, ale pokonani, tak? Wiesz co, kiedy był budowniczy spytał, czy damy radę, to odpowiedziałem, że nie i chyba od wtedy wszyscy na tym świecie się wa... No, ten boss clown potrafi przywalić, konkretnie. Tak, duża dzida to jest spoko. Aha, leci rozkład tutaj. Jaki skam! Przecież w każdych sosach, jak otwierasz skrzynkę, to jesteś nieśmiertelny. Oszukali mnie. Oszukali mnie. To jest oszustwo. To też powinno odepchnąć. Aha, on nie zginął. On nie zginął. The fuck? What? Dużo dalej może nie. Dominiczek. Ej, 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 ej. Grabasz, nie przesadzaj. Proszę odjąć śmierć. Nie, możesz, możesz. Dziękuję. Dziękuję za nierobienie syfu. Proszę po sobie posprzątać. No, na zapas. Dokładnie. Możesz odjąć śmierć, odpowiedział do nekromanty. Fa, niech cię piekło pochłonie, son of a... Son of a... Wszedłem w stan rozkładu. Użyłem kostki Hora Dreamów. Give me that back. Dobra, udało się otworzyć. Weź ten przedmiot. Gówniana włócznia honoru. Rozjebałem sobie broń. Nie, bo zaraz umrę. Skrót. No i dobra, i okej, mam to. I co? Mam skrót. What now? Czekajcie, nadrobię sobie czatki. W cenie 49 kupiłem całe GD do chaty. No, bez kitu. Narożnik za 400 zł z funkcją spania, no u mnie narożnik za duży by był do salonu. Mam kanapę. Całkiem fajna jest ta kanapa. Na moje. Jak ma Samsunga lodówkę z wyświetlaczem, no to why not?
Bardzo mi się nie podoba ta lokacja. Ja mam narożnik bez funkcji spania. I tak na nie zdarzy mi się przeklinać. Ani tego nie sprawdza, nie wiem. Nie, ja kompa nie potrzebuję. Chociażby się przydał do Alana Wake'a, bo nie mam Xboxa. A Alana Wake'a 2 chciałbym ograć. To jest ten minusik, nie? Ale tak to. I don't need it. My będziemy z Magdą krzesła odnawiać. Się zastanawiam, czy się brać za samo drewno. Bo mamy chyba 6 krzeseł takich PRL-owskich. Hałas. One się nazywają, bo one chyba je projektował jakiś hałas. Gość, który się tak nazywał. Mam ich chyba z 6 i właśnie nie wiem, czy drewno odnawiać, czy dam radę. Hałas robisz, Glebasz? Krzesła mają z 60 lat. Sztosik, mówię wam. No, a to jest takie bardzo popularne krzesełko właśnie w PRL, z PRL-owskie. Jedno z najbardziej kultowych. No i zmienimy obicie po prostu. No właśnie, Bakosan, dlatego chyba to drewno zostawię. I zmienię obicie, to też dużo da. A to po prostu jakoś wyczyszczę, może znajdę jakiś środek fajny. No. A patrzyłem na necie, jak Wiara odnawia te hałasy i oni najpierw tą warstwę, tą taką śliską zdrapują delikatnie, potem delikatnie papierem ściernym woskują, no i nawet tam profesjonaliści błędy popełniają przy tym, nie? Ale zmienić obicia, no to luzik jest, nie? Gorzej z tym oparciem, bo oparcie jest widoczne całe z tyłu jakby. No i trzeba zrobić ten ściek ukryty, tak zwany. No to nie wiem, jak to się robi, ale poddupnik to można normalnie takim, jak to się taper nazywa? Taki do tapicerowania, do tych zszywaczy przypinania. Wystarczy wyciąć dobry kawałek materiału i poprzybijać. No i jeszcze taki fajny okrągły stół ogarnęliśmy. I będzie fajnie pasować. Stapler, no. Zszywacz, no, o to mi chodzi właśnie, nie? O, znalazłem drogę. Na ślepo. Nie, właśnie chcemy sami zrobić właśnie Bakosan. Jeszcze wiesz, jeszcze Magda tam trochę skilla ma w dzierganiu i w szyciu, to będzie super. Taker. No, okej, okay. Aha, bo Grabasz w meblach robił. Z jemu nie podskakujcie. No właśnie mówiłem, taper mówiłem, byłem blisko. Jedna literka tylko. Coś właśnie taer wiedziałem, że jest jakieś... Wow, to było nieostrożne z mojej strony. Czemu? Widzieliście ile to...
Widzieliście, ile to ogniwo mi odnowiło życia? Nic. Ty, on ich bije. On jest jakiś szalony. Oni biją mnie. Co tu się dzieje? Pory pojeb. Znaczy co? Jebany skorpion. Oglądasz czarta Chińczyków, jak to robiłem, przyspieszony, czyste i wiesz wszystko. No, to jest lifehacki. Dobra, teraz którędy? Jezus. Taka ta lokacja jest pogmatwana. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, którędy iść. Oni szyby wybijają w ogóle. No, taki pewnie zupko miejską, no. A na koniec sobie zrobię kolczyki z plastiku i kleju do gorącego. Ojej, grabasz. No, Bako-san, pewnie tak. Ej, nie było tu tego wina. A, złą drogę obrałem. Nie tędy. Gdzieś indziej jest zejście do tej piwniczki. Tutaj, okej, chyba dobrze idę. Albo i nie. To jest Stargazer. Kuźwa, jaka lokacja w ogóle. Ej, tutaj. O, tu. No nie. What? Tędy mogę przejść. Absolutnie nie mogę się odnaleźć w tej lokacji. No jest co za osrus. Szkoda. Tego Ergo za 8 koła. 8 koła Ergo straciłem, chyba nie? Tam 8 koła. 8 koła Ergo stracone. Kurde, Felek. Tędy na pewno nie. Tu
którędy ja wtedy poszedłem, nie? Tędy. Krzysiu? Chyba zapomniał. Co byś kupił za 8 koła? Ja bym kupił lampy, których mi brakuje. Listwy przypodłogowe. Parapety zewnętrzne. Parapet jeden wewnętrzny. Chyba już by się skończyła kasa. Siema, Funkiel. Cztery samochody grabarza, ale co jeszcze? O. Ale okej, to nic w sumie. To git, ale nie git. Patrzę, mocne zaskoczenia. This is the way. Co jest? Jeszcze popsuję sobie zaraz mikrofon. No ja dzisiaj jestem taki trochę zmęczony. A to jest tak blisko, patrzcie, nie? Tutaj błądzę jak taki gałgan ostatni. Zbierki pod wodą. Normalnie tekst jak ten żart Jerusiaczka dzisiaj. Gnoju. O ty, do mycia. Ja pierdolę. Czy jest tutaj ktoś na streamie, kto nie czytał dzisiejszego żartu Jerusiaczka? Jest tu ktoś? Co mówi Windows? Windows Movie Maker.
Zaiste, mości panie, wyborny żarcik. Co mówi syn wielorybnika, harpuna matata. Co? Ej. Mi wspaniałą rzecz pielgrzym wysłał na Instagramie. Może będę w stanie wam to pokazać. Właśnie nie wiem, gdzie jest pielgrzym. Na streamie to on był dawno, ale... Kurde, nie mogę się zalogować. Problem z logowaniem. Wyślij link do logowania, nie? Co robi mężczyzna w sklepie warzywnym? To mówi ksiądz. Co? Pobieranie zakończone? Pierdo. Nie, bo to jest bardzo śmieszne. Dobra, już udało mi się zalogować. Oh, me? Okay. Let me save the segment. That's laugh, dude. That's laugh. Dobra. Okej, działa. Patrzcie to, nie? Mnie to rozbawiło. No, tak czy inaczej, nie wiem, czy słyszycie, czy widzicie. Yours. Oh, me? Okay. Let me save the segment. That's a laugh, dude. That's a laugh. Fuck's sake. Well, let him tell the joke then. No, because I'm assuming that is also us laughing. Yep. Just take the shot, Matt. Sometimes I have sex with my dad in an elevator. And it's wrong. And it's wrong. Oh, fuck, sorry. Just fucking feel it up. Sammy's got a drink too. Nie mogę. Oh, you laugh as well? Yeah, I'm sorry. Tak zacząłem pijać, jak to za pierwszym razem zobaczyłem. Oh, me? Okay. Let me save the segment. O Jezu. To jest dobre.
No bez sensu, jak to przetłumaczysz dosłownie na polski. Ale po polsku to sens tej wypowiedzi jest taki, że to jest złe w wielu aspektach. Nawet pamiętam. No, jak myślisz po polsku o tym żarcie, to nie jest śmieszne. Wiem, że ty żartujesz, ale... Albo na wielu płaszczyznach, no. On po polsku nie jest w ogóle śmieszny. A po angielsku jak najbardziej. Ja pierdolę, gra może okej. Serio, was to nie rozbawiło? To... Co jest wam? Ja nie wiem nawet, kto to jest. Dostałem po prostu od pielgrzyma tego shorta. Szczerze mówiąc. Ale widziałem jeszcze wcześniej z tym, jak do tej babki mówili, że what's different between three cocks and... Kurde, nie pamiętam, jak to było. No, dzisiaj jest średnio. Jeszcze streama wywala, dzisiaj jest padaka. Ja zginąłem i sobie chyba do śmierci nie policzyłem, co? Padłem teraz. Dobra, robimy plus dev. Może ktoś wpisać za mnie plus dev, bo ja nie chcę już minimalizować tej gry, bo nie chcę, żeby ona znowu padła. A wiecie, co robią budowlanicy elektryk na scenie? Budują napięcie. Nie mogę, jaki on jest. Czemu to tak mi mało? Co jest ty? Ja pierdolę. Aha. God damn it.
Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. A niebawem już. Tego Lies of P też dużo nie zostało, także na spokojnie. No inne konsole nie będą tak wywalać, bo w inny sposób to wtedy działa. To jest normalnie przez grabera idzie i nic się nie będzie wieszać. W sensie nie będzie wysypywać OBS-a, nie? Tak jak teraz. Nie wiem dlaczego przy tym Lies of P wysypuje. Kurwa, coś miałem zrobić, nie pamiętam co. Xboxa chciałem podłączyć, żeby posprawdzać te nowe gierki, ale nie miałem kiedy. Ja dzisiaj zrobiłem warzywa na patelnię i wrzuciłem tam szynki, co mi zalegała w lodówce. No, cool story, bro. Naprawdę. Niesamowite. Wyszło grzybowo. No i co tam wyszło? Ta szynka chyba nie była zbyt świeża, bo mało smaczne to było. No, Bako sam pisze z soru. Czym się mierzy piach? Sandomierzem, okej. Okay. Wiecie jak żegnę panel, okej. Okay. A żyje sam pod siebie, także git, spoko. No i ja tak miałem z tym serem, Camembertem. Tydzień temu, to ci mówiłem, co mówiłem wcześniej właśnie. Przez 3 dni, kurwa, bym nie brzuch bolał. Kurwa. Przecież on jest łatwy. Jak mam, jestem, jak jestem pod efektem przełamania, to mi ogniwo pulsu mniej HP leczy, ale guano tej. Będzie 500, będzie 500. Ekologia. Wiecie o tym, że w ogóle nie ma patcha jeszcze na Game Passie, nie? Już 2 dni prawie mijają. Balansującego. Cały czas gram na hard mode. Dostał pięknie.
Dobra. Badaj. Nie wierzę w to. No ale nie, klikałem na ten, na znajdź aktualizację i... Wiecie jak się nazywa czołg napędzany ślimakiem? Ślimacznica. Dobra, guys, enough. No ja też właśnie nie zrozumiałem i... Stop it. Stop. Nie by było, jakby ten patch już wyszedł, bo przynajmniej bym tak nie pocił tej gry. Jak po co ją teraz? To jest ten run, też mi się tak wydaje. Dajemy. No to let's go. Jak ja nie lubię tego jego ataku. Na serio. O co tu kaman? Ale ich porobił. Co za gościu. Siema kupodob. Wiecie co? Ja mam pomysł, bo trochę mi tu klatkuje na nim. A to bardzo wpływa negatywnie na skuteczność perfekcyjnego parowania i podejrzewam, że jeżeli ustawię sobie opcje graficzne na najwyższą wydajność i gra będzie wyglądać jak gówno, ale trzymać 60 klatek, to poradzę sobie z nim za pierwszym razem. Serio, gra wygląda jak guano. Nie, na PC-cie gram, a mam takiego PC-ta, wiesz, takie se. Miałem na PS5 kupić i żałuję, że nie kupiłem na PS5 tego, bym przynajmniej miał stabilne klatki. By dużo lepiej szło, podejrzewam. W chmurze będzie jeszcze go... W chmurze? Z internetem moim obecnym, Bakosan? 30 mega na 15? Let's go. Okay. Okej. No. To będzie pierwsza gra w plusie, której nie dodam do biblioteki.
Co do mnie pisze o tej godzinie? No, trochę brakuje mi tych stabilnych 60 w tej grze. Połowa śmierci jest z tej przyczyny, mówię wam. Ja wam mówię, że to o to chodzi. No, już mu urwałem pałę. Już mu zwiędła pała jedna. Mówiłem? On sobie ustawię na zrównoważone może. No ale, Dark grałem w demo i to demo było... mówisz, Bakosan, że może po patchach lepiej się Kalisto sprawuje? W sensie, że napisali tą grę od nowa, czy co? Ta gra leży w samym projekcie. Tam optymalizację to mam w pompie. Ale projekt tej gry jest tak gówniany, że gameplay z zatarcia chrzanu się nadaje. No, Alone in the Dark grałem w demo i to demo nic mi nie powiedziało, ale zapowiada się ciekawie. O, znalazłem wińsko dla tej babki. To też, no, tak podobno dokładnie, plus jeden. Tak, ten prolog, no? Ładnie. Halo? Wszystkie Stargazery w okolicy. Git good. Te miejscowe są klimatyczne, nie? The grand exhibition theme was automatic puppets and city of the future. The plan was to showcase and demonstrate the most advanced technology in Croft. But you know the rest. You can't hold an exhibition in a city that's fallen into utter chaos. Wow. And now the whole city
an exhibition of a nightmare. What the fuck? Paczek wczoraj do Pinokia fajnie wleciał, poprawił wszystko, na co narzekałem, jak grałem. No, wiem, tylko że Game Pass jeszcze nie ma tego patcha, nie? A ja gram z Game Passa właśnie. Goście. Ajajaj, nie udało mi się go zblokować. Ten odgłos śmierci w ogóle mi się z Bioshockiem Infinite kojarzy, nie? Teraz tak zczaiłem. No, trochę tak jest, Alosik, niestety. Z tego co widzę. Skąd masz podup? Skąd? Skąd? Przez Steama trwa ekran. Zobacz, jaki cwaniaczek. Ja nie wiem, czy jakąś lepszą broń znajdę w najbliższym czasie. Nie. Monetami właściwie. Dobra, teleportujemy się do Galerii Dominikańskiej.
Okej, tędy nie szedłem. Nie wszyscy tutaj wywijają tym przełamaniem. Ciekawe. No, klimat jest bakosem. Serio? Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. What? Nie, dzisiaj to jest porażka jakaś, co tu się dzieje. No, Bartnorf, co nie? Gra na 10 minut. Wyciąłem mu miecz, widzieliście to? Nice. Dobra, jedziemy z nim. Ajajaj, źle wyczułem.
Czekajcie, zaraz wracam.